Ja im powiedziałem, żeby przygotowali na następne zajęcia wypracowania o jakiejś postaci, którą podziwiają. A któryś tam jeden. A mogę napisać o Saszy Grey? Sam właściwie sobie przypiąłem łatkę takiego śmieszka, o którym też wspominałeś. Ale na pewno nie jest tak, że mnie to przeszkadza. Może ja czy któryś z chłopaków, żeby fajnie wczuć się w tekst i w rolę, powinniśmy wlądować na izbie wytrzeźwień. Wtedy... Ile tam historii, Ile tam anegdot Możesz zasłyszeć anegdot. Tak, no, to, to nie jest głupi pomysł To Krzysztof Sokołowski Z Nocnego tak. Kochanka, ale salowo dzisiaj W dobrym przelocie, także Krzysiu witam cię bardzo serdecznie Równie serdecznie <laughs> witam cię Mateusz. Jak się czujesz po tym pierwszym klapsie No właśnie jakoś tak <laughs> Jestem trochę zawiedziony, bo liczyłem Że coś poczuję na, tak. na ciele, a tu hmm. Tak, to był taki klaps wirtualny No ale nie, w gadżety, Cieszę się W gadżety wchodzimy po rozmowie dopiero Wejdziemy Wejdziemy w ten tak, tak. temat Przepraszam Mam nadzieję, że będziemy mieli dobry przelot yy, Tak jest, będziemy mieli No i spotykamy się a propos twojego solowego projektu Zaczęliśmy, no bo już fajnie opowiadasz właśnie o, o koncertowaniu i, I o tym powodzie, dla którego trochę zmieniasz Może nie imię, ale no Właśnie niepotrzebnie ci powiedziałem poza Anteną, więc, poza anteną wszystko, Tak, więc... że możesz powtórzyć właściwie e, albo ale nie wyjdzie teraz swoje. No właśnie, tak? może tak nie wyjść Więc niech tam to wyjdzie w rozmowie w tak, takim tak. razie Słuchaj, jest 3 stycznia, jakby co? No tak Wszystko się zgadza Nowy rok Ale był Sylwester, ma. Gruby, nie? Święta no. też Jakich postanowień noworocznych nie dotrzymasz? Pff. Będzie pewnie ciężko i nie dotrzymam żadnego A masz jakiekolwiek w ogóle? No właśnie nie okay. <laughs> Dlatego jest... nie dotrzymam żadnego i dotrzymam wszystkie zarazem Nie jesteś człowiekiem o wielkiej determinacji Nie, nie mam czego dotrzymywać, po prostu jestem, yy, jestem idealny nie, no mhm. dobra, żartuję, bo wiesz, znowu wyjdzie, że jestem jakiś tam zarozumiały czy coś. Zdarzały, tak, się, takie wy, sytuacje, wychodzi, że, tak? zdarzały się takie sytuacje, że robiłem sobie typowo jaja i później dostawałem takie komentarze. uuu, Ale no jest taki pewny siebie. Ego, takie wiesz, nie to już... Ale zdorka uderzyła do głowy. Ale i, i powiedziałeś coś takiego ciekawego na temat w ogóle muzyki heavy metalowej mm. i tej subkultury, że, że kiedyś jak to się w twoim przypadku też zaczynało, że człowiek który słucha tej muzy, czuł się trochę takim, wiesz, lepszy, że to jest taka nie wiem, wyższa muzyka. No, ja mam tak do dzisiaj. Do dzisiaj tak <laughs> masz, tak? No, no. wiesz, co trochę tak, trochę tak było i wydaje mi się, że trochę tak jest. Pamiętam, że jak zacząłem słuchać muzyki metalowej, to Poczułem, że jest to coś oryginalnego i nie wszyscy ludzie w ogóle znają muzy muzykę metalową. W większości społeczeństwa kojarzy się muzyka yy, właśnie metalowa z jakimś krzykiem, yy, z jakimś, nie wiem, z jakimiś stereotypami, yy, z jakimiś satanistami, ewentualnie z, nawet z paleniem kotów <suszy> lub odgryzaniem głów gołębiom. Yy, tudzież nie i pamiętam, że jak ja pierwszy raz usłyszałem płytę Maidenów Fear of the Dark to sobie tak pomyślałem gdzie ta muzyka była całe życie? A później sobie odpowiedziałem to gdzie ja byłem całe życie, bo ta muzyka była tylko trzeba było ją znaleźć, trzeba było jej yy, doświadczyć. I jak już zacząłem słuchać muzyki heavy metalowej to miałem takie wrażenie, że jestem na swój sposób wybrańcem, bo nie wszyscy ludzie w ogóle znają tę muzykę. I czułem się jakbym był w takim hermetycznym gronie tych, którym udało się dotrzeć do tej muzyki i którym udało się tę muzykę odkryć i teraz jak czasem czytam komentarze ludzi, którzy słuchają muzyki metalowej to mam wrażenie, że wielu z, nim cały czas, z tym ludziom cały czas się często wydaje, że oni właśnie są tymi wybrańcami i na swój sposób przyznaję im rację coś w tym jest Chyba ze względu na fakt, że mam słabość do tej muzyki i uważam ją za szczególną. No ale nie ma co się też oszukiwać, że to też no, niestety nie do końca prawda. Że nie do końca mm -hmm. jesteśmy tymi wybrańcami. No właśnie się zastanawiam, z czego wynika to poczucie wyjątkowości. wiesz, Takie poczucie wyższości wynikające trochę z poczucia niższości. Mnie się wydaje, że wynika to z tego. Że, to jest, często, tak, że to jest muzyka, której praktycznie nie, nie uświadczysz. W radiu czy w telewizji, i trzeba ją samemu odkryć. I dopiero kiedy ją odkrywasz, to tobie się wydaje, że patrz. Nikt prawie o tym nie wie, a zobacz, jak to jest super zrobione. Jakie to są ekstra dźwięki, jakie to są kompozycje, jak, jakie to jest oryginalne, specyficzne, i nie wszyscy mają do tego dostęp. I to jest właśnie coś, co, co wyróżnia tę muzykę i co sprawia, że yy, no jest ona wyjątkowa dla tych właśnie wybrańców. A myślisz, że chęć bycia wyjątkowym jest czymś, co właśnie pcha artystów do występów na scenie, że pragnienie bycia na scenie jest trochę pragnieniem uznania. To na pewno. Ja właściwie od dziecka. Chyba przejawiałem takie zdolności artystyczne i lubiłem być w centrum uwagi. Lubiłem się gdzieś pokazywać, występowałem na przedstawieniach szkolnych. Nie miałem też problemu z tym, żeby gdzieś tam w gronie rodzinnym, żeby grono rodzinne właściwie było moją publicznością. I, i lubiłem, a to coś nie wiem, recytować, a to coś opowiadać, a to wcielać się w jakieś role, nie wiem, nawet zatańczyć coś, powygłupiać się, stanąć na głowę, albo w późniejszym czasie już zaśpiewać. I myślę, że w większości artystów jest coś takiego, że chcą być zauważeni. Oczywiście też nie zawsze, bo zdarza się tak, że ktoś jest artystą skrytym i na przykład nie za bardzo w ogóle lubi występy przed publicznością i woli tworzyć gdzieś w domowym zaciszu, woli jest prezentować swoje treści. Na przykład w, w internecie, ale w taki sposób, że nie będzie obserwowany, że nie musi wejść, wejść w taką interakcję, wiesz, oko w oko z widzem. Oczywiście tak się zdarza, ale wydaje mi się, że większość um, artystów ma taką potrzebę, właśnie podzielenia się um, swoją twórczością z innymi, ale w, taki konta w takim kontakcie bezpośrednim. Takim bardziej intymnym, tak? jakimś nawiązania kontaktu można, z. Można tak, tak powiedzieć. Widzem. Z jednej strony intymnym, bo wiesz, masz taki kontakt z widzem, mhm. gdzie spotykasz się z nim twarzą w twarz. Z drugiej strony, jeśli to jest występ przed na np. kilkutysięczną albo y, nawet kilkudziesięciotysięczną publicznością, to nie do końca też można mówić o intymności, mhm. bo to już nie jest taki występ jeden na jeden. Aczkolwiek z drugiej strony. Wydaje mi się, że można to w pewien sposób osiągnąć, bo wychodząc na scenę i grając nawet dla kilkuset tysięcznej publiczności, swoje myśli i swoje przesłanie kierujesz w pewnym sensie do każdej z tych osób, która tam się znajduje, która uczestniczy w tym koncercie. I mam nadzieję, że od drugiej strony wygląda to tak samo, że każda z tych osób, która, która przychodzi na koncert, odbiera to jako takie. Show właśnie dla tej jednej osoby, no bo każda z tych osób uczestniczy w tym koncercie, każda przychodzi dla artysty i Każda na swój sposób odbiera jego twórczość, to co robi na scenie, e, jego utwory, jego ekspresje i tak dalej. Mm -hmm. Mówisz, że właśnie występowałeś od dziecka, tak? też, też w jakichś tam szkolnych, przedszkolnych może wystąpieniach, to nie wiem, brałeś udział w wiasełkach, na przykład? W wiasełkach oczywiście. <laughs> tak. Kim byłeś byłem, w jasełkach? Byłem kacprem, byłem królem. Królem. Twoja gwiazda mnie do ciebie prosto prowadziła, złoto w darze ci przyniosłem, dzieciąteczko miłe. No dalekie to jest, powiem ci od tekstów nocnego kochanka. To też takie, wiesz, podobne trochę nie? Wiesz, nie wiadomo, co tak naprawdę miałem na myśli. A Może nie to. No, ale masz wspomn <laughs> jakieś wspomnienia właśnie z tych występów, z takich właśnie przedstawień szkolnych. Nie wiem, jak czy śpiewałeś hymny w szkole na rozpoczęciu. Hymn no chyba nie śpiewałem w szkole, nie przypominam sobie edytuku, edytuku, Natomiast nie. pamiętam, że zdarzało mi się, że byłem w poście sztandarowym chyba w liceum, a co do takich wystąpień z tamtego okresu, to najbardziej pamiętam czas, gdy nie można chyba powiedzieć, że parodiowałem, tylko naśladowałem Marcina Dańca, on miał taki sketch, gdzie udawał Jasia, takiego małego chłopca i opowiadał wierszy, to się chyba nazywało Cztery Pory Roku i w taki zabawny sposób naśladował Takiego małego chłopca, i mnie się udawało w tamtym czasie według osób, które uczestniczyły w tych moich ówczesnych przedstawieniach, stwierdzić, że, że mówię identycznie właśnie jak Marcin Daniec. Później przyszła mutacja i prawdopodobnie już, już nie potrafiłbym tak naśladować go, go jak wtedy. Co dziwne, bo wiesz, naśladowałem dorosłego mężczyznę, który naśladował dziecko, i ja próbowałem to odtworzyć, będąc właśnie dzieckiem. Tak, myślisz, no, ale... że jakbyś teraz spróbował, to dasz radę? Bo ty masz szeroką plastykę języka, czyli języka głosu, <laughs> wiesz. Zdolności. Yy, tak, teraz no. widzowie pomyślą, że dłużej spędziliśmy i bliżej właśnie, yy, więcej czasu na, na backstage'u yy, i tutaj też śmiało moglibyśmy pomówić o tej intymności. Mm -hmm. Kurde, nie wiem, nie wiem, wiesz co, trochę się boję teraz naśladować. To było, wiesz, w stylu... Yy. Siła pora jest wesoła, zasypana cała szkoła. Wtedy to brzmiało, wydaje mi się, że bardziej dziecięco. Teraz jednak chyba zbyt dużo tego pierwiastka męskiego, mimo wszystko, w tym było. Mhm. Ale pamiętam, że znałem cały ten wierszyk i to był hit w ogóle wśród moich gdzieś tam znajomych, wśród mojej rodziny. Pamiętam, że pojechałem na kolonie. Nie pamiętam, która to była klasa, ale to była klasa podstawówka, to jeszcze była. I ktoś z wychowawców dowiedział się, że. Wiesz, ja świetnie naśladuję tego Marcina Dańca I musiałem wystąpić przed całą grupą kolonialną Właściwie przed wszystkimi grupami, przed całą kolonią I nie miałem z tym zupełnie żadnego problemu Wystąpiłem, dostałem w ogóle jakąś nagrodę wtedy jeszcze Dostałem chyba kasetę Kasetę jeszcze w tamtych czasach Imienia Krzysztofa Dańca tak? z... Krzysztofa właściwie <laughs> Krzysztofa, tak. Krzysztof no. Dańc Krzysztof Dańc Kasetę z żartami, z dopcipami Marcina Dańca Który opowiadał kawały o szkotach Ciekawe, czy jeszcze mam gdzieś w domu rodzinnym tę kasetę. Ale często też występowałem, wiesz, w jakichś tam akademiach szkolnych, w przedstawieniach i nie miałem z tym najmniejszego problemu. Mm -hmm. a, my, a byłeś w ogóle łobuzem w tamtych czasach szkolnych? Nie, raczej Bo byłeś nie. śmieszkiem, nie? Byłeś to to raczej... śmieszkiem, tak, ale ja chyba zawsze gdzieś potrafiłem, na ile było to możliwe, znaleźć taką granicę między, wiesz, żartowaniem, a między takim. Robieniem na złość nauczycielowi. Wiadomo, że pewnie nie zawsze mi to wychodziło, ale, ale starałem się. Yy, raczej stawiałem na takie żarty niegroźne. Na przykład do dzisiaj pamiętam ostatnio z chłopakami, wspominaliśmy naszego nauczyciela od niemieckiego z gimnazjum i pamiętam, że kiedyś dostałem od niego uwagę, bo no coś tam lekko rozrabiałem na lekcji, ale to nie zdarzało się. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że jakoś bardzo, bardzo często. Ale gdzieś, nie wiem, pewnie gadałem z kumplem, coś głośno się zachowałem i on mówi Krzysztof, numer! No więc ja z od razu z automatu 2539-593 to był mój numer domowy w tamtym czasie. I na przykład za takie coś dostałem uwagę. Na przykład pamiętam, że kiedyś mówiliśmy coś na angielskim o Enrique Iglesiasie. I ja gdzieś podsłyszałem ten żart, o którym za chwilę powiem i go wykorzystałem na zajęciach i zgłosiłem się, do bo już w liceum, Mówię, pani profesora, czy pani wie, że ten Enrique, to on ma tego ojca też sławnego takiego. No tak, a ja mówię, ale nie wiem czy pani wie, ale on, ten Enrique to jest do chulia niepodobny. I to były tego bardziej rodzaju żarciki, które gdzieś tam mnie bawiły. I mam nadzieję, że innych też, ale zawsze starałem się robić to w taki sposób, żeby gdzieś nie urągać na zawodowi nauczyciela i żeby nauczyciel nie poczuł się urażony. Mhm. Mm okay, czyli raczej gra słowna, raczej jakieś takie. Tak się wydaje. Błyskotliwy żart typu. Nasi, dziękuję. Dziękuję. Nasi I... przodkowie nam chuja dali, na nam przykład, chujadali. tak, 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 no. tak tego. Okay. Niektórym większego, niektórym mniejszego. No. <laughs> to... A nam chuu! Nam E, Okej, okay, bo słyszałem też te, te takie złośliwe historie, o których opowiadałeś gdzieś tam, że mamy zamknąłeś na balkonie i tak dalej, nie? Kurde, rzeczywiście teraz wyjdzie na to, że może byłem trochę taki, wiesz, no, ale, ale, ale nie wyglądasz na takiego, który, wiesz, na przykład się bił albo pyskował do nas. Znaczy, no to gdzieś tam się zdarzały też jakieś bójki mhm. ale to chyba jak byłem mniejszym chłopakiem. Tak? W przedszkolu biłeś ludzi, tak? Znaczy nie to, że się biłem na zasadzie, no. że nie wiem, któregoś dorwałem, bo coś mi zrobił, tylko to były raczej takie bójki, tak mi się wydaje, że wynikające z takim zachwytem sztukami walki w tamtym czasie, które były prezentowane na ekranie, czyli był Jean-Claude Van Damme, był Bruce Lee... Był Sylvester Stallone i każdy z nich na swój sposób pokazywał, jaki to jest wiesz, twardy I, i te sztuki walki próbowałem gdzieś naśladować. Czasem się biłem gdzieś, nie wiem, ze swoimi kuzynami czy, czy ze swoimi kumplami, ale to było raczej na zasadzie takiego, wiesz, trochę cwaniakowania i nietypowo, nie było to typowo nastawione na robienie sobie krzywdy. Mhm. Okej, okay. a masz jakieś właśnie kultowe produkcje z tamtych czasów, które uwielbiasz do dzisiaj albo postacie? No na pewno te, które wymieniłem, czyli no. i Van Damme, i Bruce Lee, i Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger hmm. również. Natomiast to były czasy takiego wczesnego dzieciństwa. Później gdzieś z biegiem lat te postaci zaczęły ustępować miejsca najpierw chyba piłkarzom, bo byłem mocno nastawiony na piłkę nożną hmm. i grałem właściwie od świtu do nocy, a później... Ci piłkarze też już zeszli na drugi plan i pojawiła się muzyka, już zespoły no zespoły już metalowe To a propos muzy, no bo teraz zaczynasz swoją solową karierę, więc 19 stycznia masz premierę albumu Taki jak ja, kiedy powrócę, powrócę to jest taki singiel balladowy, spokojniejszy trochę niepasujący do ciebie Nawet przeczytałem sobie stare komentarze ludzi na YouTubie pod teledyskiem i brzmi on tak Jestem na tyle przyzwyczajony do tekstów Nocnego Kochanka śpiewanych głosem Krzyśka, że trudno mi uwierzyć że nie jest to piosenka opisująca pobyt na Izbie Wytrzeźwień. <laughs> Ale wiesz co, ja też nie bez, nie bez przyczyny wybrałem ten numer jako pierwszy singiel, bo stwierdziłem, że jeśli pokazywać coś z tej płyty, to trzeba wybrać coś, co ludzi na pewno zaskoczy. Gdybym wybrał jakiś numer, który byłby bardziej zbliżony do klimatu wnocnego kochanka, no to, no to co, jak, jakie byłyby komentarze? No to, co robi w nocnym kochanku. To robi i na tej płycie, a na tym albumie takich numerów zbliżonych do Nocnego Kochanka jest niewiele. Raczej ta płyta jest stonowana, sporo jest tam właśnie ym, takiej nostalgii, ym, melancholii czasem, może i nawet romantyczności. I stąd właśnie singiel Kiedy powrócę. Tym bardziej, że tekst bardzo mi pasował do, do tego, żeby zaprezentować go w pierwszej kolejności, bo pomimo tego, że tekst jest yy, prosty, to. Yy, Przede wszystkim pokazuje moje nastawienie i do tej płyty, i pokazuje trochę jej charakter. Sam ten tytuł, myślę, że może powiedzieć słuchaczowi to, że w pewnym sensie powracam do, do, nie wiem, do swojego dzieciństwa, czy do swoich korzeń, do swoich początków, gdy pisałem pierwsze piosenki, i pokazuje mnie w innej odsłonie. I teraz ciężko powiedzieć, czy ta odsłona to jest moje drugie ja. Czy może tak naprawdę moje pierwsze jak, które teraz dopiero ujawniło się po latach. Oglądacie dobry przelot. Jeśli Wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite. No właśnie, to jest ciekawy wątek, bo często. Bycie śmieszkiem, humor jest pewną formą pancerza chroniącym cię przed rzeczywistością, więc się zastanawiam, czy tak jest też w twoim przypadku i przed czym cię ten humorystyczny pancerz chroni? Może czasem rzeczywiście chroni mnie przed takim poważnym traktowaniem rzeczywistości. Aczkolwiek, wydaje mi się, że. To znaczy na pewno nie jest tak, że nocny kochanek powstał dlatego, że chciałem, czy chcieliśmy z chłopakami coś ukryć, chcieliśmy się schować właśnie w tym pancerzu, chcieliśmy uniknąć typowo poważnego traktowania i poważnych tematów, albo wyciągnięcia czegoś, co na przykład nam nie leży, albo czego się wstydzimy. A raczej wszystko powstało w sposób taki spontaniczny i powstał przy zgodzie nas wszystkich na to. To znaczy, Wszyscy czuliśmy, że, że to jest to, czego potrzebujemy i w czym bardzo dobrze się odnajdujemy. Także to nie było tak, że jesteśmy wiesz, jakimiś ludźmi, na przykład, no nie wiem, chociażby skrywającymi depresję, i po to pokazujemy ludziom taką twarz śmieszka, żeby to przykryć raczej było inaczej, raczej najpierw graliśmy muzykę taką na serio, bo graliśmy stricte heavy metalowe numery pod szyldem Night Mistress z anglojęzycznymi tekstami i byliśmy takimi, wiesz, prawdziwymi heavy metalowcami. I po jakimś czasie y, zauważyliśmy, że można zrobić to inaczej. Tak naprawdę pomógł nam w tym bardzo Bartek Walaszek, który zaproponował nam y Udział najpierw w jego kreskówkach. To tak znaczy nasza... bomby robiliście muzeum, po prostu. To znaczy, tak. Nasza, nasza muzyka została przez Bartka użyta w kreskówkach, a później Bartek nam zaproponował mm, napisanie wspólnie kawałka do już pełnomatrażowego filmu, i wtedy powstał minerał Fiuta, docenta oczywiście. Nazwisko Fiut. I jak nagraliśmy minerał, to zauważyliśmy, że w pewien sposób odżyliśmy. Później też zupełnie dla jaj napisaliśmy kolejny kawałek. Był to Wielki Wojownik. Kolejnym był Andrzej. I tak z numeru na numer zauważyliśmy, że zarówno my czujemy się w tym super na koncertach i nie tylko. Także i na próbach i słuchając po prostu tego w domowym zaciszu. Zauważyliśmy, że tego potrzebujemy zarówno my, jak i ludzie, którzy przychodzą na koncerty. Więc nagraliśmy koniec końców całą płytę Heavy Metal. Taki, był, taki jest jej tytuł. Także to się wszystko stało, tak jak powiedziałem, spontanicznie i była to naturalna kolej rzeczy. W żadnym wypadku nie było to przykrywanie czegoś i ukrywanie się pod maską czy pod pancerzem. Ale po już wielu latach grania z Nocnym Kochankiem, trochę zatęskniłem za taką poważną odsłoną, bo sam właściwie sobie przypiąłem łatkę takiego śmieszka, o którym też wspominałeś, ale na pewno nie jest tak, że mnie to przeszkadza bo sam sobie na to zapracowałem, ale sam też właściwie chyba taki jestem i to nie jest tak, że te numery tworzą się jakoś nie wiem, w ciężkich męczarniach i to jest wiesz naginanie swojej osobowości pod to, żeby stworzyć takie teksty czy takie numery, ale gdzieś cały czas mam w sobie też taką drugą odsłonę swojej wrażliwości. I to też chciałem po prostu pokazać, ludziom chciałem pokazać, że nie zamykam się tylko w tym świecie tego błazna czy stańczyka, tylko... Mam też coś więcej do pokazania i do opowiedzenia. Myślę, że każdy człowiek jest wielowymiarowy, a ty szczególnie, więc te, nawet tu, teraz w tej rozmowie, pokazujesz, że wiesz, ta, ta część błazeńska bardziej to jest jakaś tam e, forma, jakaś konwencja, w której się dobrze czujesz, więc też jest rzeczy częścią ciebie, ale no, masz o wiele więcej do, do pokazania też przez Dziękuję. swoją muzę. Natomiast to takie trochę zabawne, myślę, i ironiczne, że ty, żebyś zrobił coś kontrowersyjnego, to musisz. Zrobić romantyczną balladę o poszukiwaniu siebie i nazywasz ją kontrowersją, nie? Wiesz co, kiedyś jeden z dziennikarzy powiedział mi, słuchając pierwszych dźwięków mojej płyty, bo ja mu zadałem pytanie, mówię: Tomek, co tu. Ciekawe, co ja będę musiał zrobić, żeby ta płyta była kontrowersyjna, bo w przypadku nocnego kochanka. Właściwie niewiele musimy robić. Wystarczy, że wypuścimy jakiś numer, i zaraz są skrajne opinie, że jak tak można, jak tak można profanować metal, albo co to w ogóle za bzdura, że jakieś dziewczynie z kebabem yy, i w tej otoczce, wiesz, tego, tego heavy metalu, że wygląda to tak yy, no groteskowo. A w tym przypadku, ja mówię, no poważne granie. I on tak popatrzył i mówi: No właśnie, w Twoim przypadku to już jest kontrowersja, że wychodzisz Ty i masz coś do powiedzenia na serio. Także rzeczywiście um, zupełnie niechcący i nieświadomie zrobiłem coś kontrowersyjnego chyba. A masz obawę, że ludzie nie przyjmą tej nowej wersji ciebie? Nie wiem czy obawę. Tak naprawdę co się nie wydarzy to, to chyba będzie dobrze, bo jeśli y, nie przyjmą mnie w takiej wersji, to ja cały czas mam nocnego kochanka, a i tak spełniam swoje marzenie wydając ten album. Jeśli... Przyjmą, no to wiadomo, że fajnie, ale i tak mam cały czas nocnego kochanka i mam nadzieję, że będę w stanie ciągnąć dwie sroki za jeden ogon i będę w stanie jakoś tam się tak rozdwoić, że i grać koncerty kochankowe i grać swoje koncerty solowe, także nie za bardzo się tym przejmuję i Gdybym wiesz, tak od razu z góry zakładał i się zastanawiał, czy wiesz, czy ludzie to przyjmą, to tak naprawdę pewnie nie nagrałbym tej płyty, ale nie nagrałbym też pewnie żadnej płyty, bo bym sobie myślał, nie, to się może komuś nie spodobać, i co, będzie mi przykro, będą te komentarze takie negatywne. Ja tego nie zrobię. Wiesz, jest takie powiedzenie: lepiej grzeszyć i żałować, niż później żałować, że się nie grzeszyło. I trochę to można odnieść też do tworzenia muzyki. Tak, albo w innej wersji to samo, ten sam sens, czyli lepiej przepraszać niż prosić o zgodę. Nie, czy tam pytać o zgodę? Okej. Okay. Nie wiem, to, to też takie, takie coś słyszałem, ale to w takim razie się zastanawiam, dlaczego to było marzenie? No bo wydajesz się spełnionym człowiekiem, który wiesz, duże sukces odnosił. Chyba ile pięciu czy sześciokrotnie byłeś wybierany wokalistą roku tam, przez słuchaczy antyradia, mhm. no więc stricte Twojego targetu. To długo się działo w tobie, żeby jednak pójść w tę bardziej taką melancholijną, solową stronę? Wiesz, ja od kiedy miałem pierwszą styczność z gitarą i od, od kiedy zacząłem tworzyć cokolwiek, to były to numery przede wszystkim raczej stonowane i raczej właśnie związane z gitarą akustyczną, bo z nią miałem najwięcej, od tego nie, jeśli chodzi o instrument. Tak. I od tego zaczynałem w ogóle swoją przygodę z muzyką. Także jeśli ja cokolwiek tworzyłem, to zazwyczaj były to takie kompozycje stonowane. Dopiero gdy te kompozycje przełożyło się na ym, gitary elektryczne, to się okazywało, że mogą one zakrawać o muzykę metalową, natomiast w większości przypadków cały czas był to taki, powiedziałbym, delikatny, delikatny metal, a nawet prędzej, może balladowy rock. Także takich numerów w swojej szufladzie miałem bardzo dużo, i szczególnie członkowie mojej, mojej rodziny, na przykład, mogą się tutaj w tym temacie wypowiedzieć, bo oni wiedzą, jak ym, często grywałem swoje numery i jak one wyglądały i były one bardzo odmienne od tych, które na co dzień grywałem, czy to będąc w Night Mistress, czy przez pewien okres w zespole Ex Libris, czy też właśnie z Nocnym Kochankiem. Zawsze miałem w sobie taką bardziej delikatną też stronę, o której tak naprawdę niewiele ludzi wiedziało i z jednej strony no tak, czułem się spełniony, bo Mam i mamy z zespołem nocny, kochane, liczne osiągnięcia, z których jesteśmy szczęśliwi i z których jesteśmy dumni. Może bardziej jesteśmy dumni z siebie, że je osiągnęliśmy. A, ale ym, no cały czas trochę chyba mi brakowało, wiesz, pokazania też, pokazania innym tego, że, że, że to nie jest wszystko, co mam do zaoferowania, mm -hmm. że jest coś więcej jeszcze. To może takiego Dawida Kwiatkowskiego w sobie w środku. I jakkolwiek to... dwuznacznie by to nie zabrzmiało. <laughs> tak jest. Ale z, z tego co mówisz, to nie jest hmm. trochę tak rzucam hipotezę oczywiście, ale że ta taka muza właśnie heavy metalowa nęciła cię z powodu mm -hmm. tego, jak ona wygląda zewnętrznie, natomiast w środku głęboko to serduszko ciągnie cię w stronę takiego właśnie e, wrażliwego pieśniarza, który przygrywa na gitarze pod balkonem swojej wybrance? Chyba, chyba to nie było tak, że chodziło o to, jak to wygląda na zewnątrz, mm -hmm. bo Pierwsza płyta, którą w życiu usłyszałem, pierwsza płyta metalowa to było Fear of the Dark Maidenów. I ja zakochałem się w tej muzyce nie ze względu na to, jak chłopaki wyglądali, bo w tamtym czasie, jak zobaczyłem pierwszy raz, jak wyglądają, to stwierdziłem, że chyba bym nie chciał tak wyglądać i trochę się przeraziłem. Dopiero później zrozumiałem, że to jest taka konwencja, i, i trochę tak trzeba, i to pasuje. Bardziej właśnie spodobały mi się te dźwięki, ta drapieżność, ten pazur, ta taka nazwałbym to pozytywna agresja, która się w tej która się w tej muzyce objawia i to przede wszystkim do mnie przemówiło. Ale no, tak jak powiedziałem wcześniej, cały czas miałem takie gdzieś z tyłu głowy, też um, ciągutki do takich brzmień delikatniejszych, tak naprawdę przez wiele lat. To te dźwięki delikatniejsze to było, to, to było takie moje trochę guilty pleasure. I wydaje mi się, że nawet musiałem to trochę odrzucać, bo dla mnie, jako takiego stricte dzieciaka metalowego, to był nawet wstyd, żebym ja słuchał czegoś takiego delikatniejszego. I dla mnie to było nie do pomyślenia, że ja mógłbym się wybrać, nie wiem, na koncert. Briana Adamsa czy George Michaela, na przykład George'a Michaela żył i dopiero tak naprawdę chyba po ukończeniu studiów ta głowa zaczęła mi się trochę otwierać i tak stopniowo, stopniowo zacząłem się stawać bardziej takim słuchaczem i człowiekiem świadomym. I stwierdziłem w pewnym momencie, że przecież mogę słuchać muzyki metalowej, ale to nie znaczy, że ja muszę się w tym zamykać. Mo mogę sobie y równie dobrze y zatopić się w dźwiękach bardziej spokojnych, no właśnie melancholijnych, y mogę uciec sobie gdzieś w stronę delikatnego rocka, czy nawet momentami popu i przecież nikomu się nic nie stanie, a nie ma też w tym nic złego. Mało tego, często słuchając takiej muzyki delikatniejszej możesz się... Bardziej rozwinąć i możesz to później wykorzystać w kawałkach metalowych, w których niekiedy też nie brakuje melodyjności, a nawet w przypadku wielu zespołów brakuje właśnie tej melodyjności, przez to, że są te zespoły zamknięte, są w takim hermetycznym, metalowym świecie zamknięte i nie otwierają się i nie próbują przekazać. Właśnie melodii, która no, dla mnie jest najważniejsza w muzyce. Mhm. Mówisz, że trochę nie wypadało, wiesz, że miałeś takie poczucie, wstydziłeś się przed kolegami z zespołu, tego, czego słuchasz czasami? No wiesz, co to no, właśnie nie wstydziłem się. bo przykład. Aż tak może nie, ale nie wstydziłem się, dlatego że ja w tamtym czasie unikałem, wiesz, słuchania tego. Mhm. Chyba gdzieś była taka część mnie, która tego pragnęła, ale to się stawa, to się, wiesz, tak działo bardzo stopniowo. I tak jak ci powiedziałem, wiesz, dopiero z biegiem lat ja zacząłem się otwierać, a ja sam przed sobą nie chciałem się przyznać, że to może być fajne i że to mhm. może mi się podobać, tylko już z góry zakładałem, że jak ktoś mi włącza coś popowego, coś to już mainstreamowego, to od razu, od razu to mówiłem, wiesz co, daj spokój. Mhm. Jak tam nie było, wiesz, gitary, jak tam nie było przesteru, jak tam nie było konkretnego, uderzenia, to, to już od razu wiesz, to było skazane na niepowodzenie i dopiero z latami wiesz, tak dojrzałem do tego, że kurczę, no może warto przesłuchać może warto się otworzyć, może coś w tym jest rzeczywiście co, co warto docenić, także wydaje mi się, że było tak, że ja unikałem tego, bo byłem takim wiesz prawdziwym metalowcem dla mnie na przykład ubrać się też jakoś tak wiesz, na kolorowo to obciach był Mhm. Wiesz, ja musiałem nosić glany cały rok, jaka by to pora roku nie była. Oczywiście byłem na tyle stylowy, że miałem i długie, ale i krótkie glany. W ogóle krótkie glany coś wspaniałego. Wiesz, w wakacje chodziłem w tych krótkich glanach. Na plaży też? Prawdopodobnie mhm. też, tak. No dopiero na plaży ściągałem i, i, i piłskałem się nago. Aha, i potem nastąpiła przemiana, i teraz ubierasz różową no aż tak, aż tak, łososiową nie, koszulkę, nie, no wiesz, Japonki, i słuchasz tak, Baby Justina Biebera. ja wiesz, nie miałem na przykład problemu z tym, żeby przyjść do ciebie, wiesz, w jeansowej koszuli, a w tamtym czasie mhm. możliwe, że tak sobie pomyślałem, że nie, to nie jest czarne, mhm. to odpada, albo to nie jest strój, który pasuje do prawdziwego metalowca, więc jedyna koszula, jaką mogę założyć, to jest, nie wiem, Bundeswerka, na przykład, były Bundeswerki modne, jak byłem w liceum. Takie wiesz, um, zielone, wojskowe, takie trochę dłuższe koszule, tu w ogóle jeszcze z flagą Niemiec. No, taka ciekawostka. Słuchaj, teraz po zmianie władzy to może być. Nie? Mamy niemieckiego Full premiera, tak jest. <laughs> Ale widzisz, to mamy tutaj przemianę bohatera w takim razie w tobie, taką dogłębną, albo raczej, nie no. wiem, wyjęcie swojej wrażliwości na wierzch i, i pokazanie jej światu. Nie? Więc też myślę, odważny no, no, tak. ruch z twojej strony. No, trochę tak jest, trochę tak jest. Nie wiem właśnie, czy to jest taki krok odwagi, czy. desperacji. <laughs> Chciałem powiedzieć dojrzałości, ale dziękuję. Czy desperacji, tak. Nie, no chyba jakoś tak czuję, że jestem bardziej dojrzały i świadomy niż byłem przed laty mhm. i dlatego też mogę sobie pozwolić na taką płytę i przede wszystkim tę, tę płytę samolubnie nagrałem dla siebie a jeśli komuś się to spodoba no to będzie mi tym bardziej miło a wiem, że jest też zapotrzebowanie w kraju na taką muzykę bo śledząc scenę w naszym kraju, ogólnie scenę muzyczną nie mówię tutaj o scenie metalowej, to mam wrażenie, że nie za bardzo są takie zespoły, które grają w ten sposób. A jeśli są, to jest ich naprawdę niewiele. Jeśli pojawiają się zespoły rockowe, to są to bardziej, nie wiem, alternatywne, są to bardziej zespoły takie, nie wiem, nowoczesne. Tutaj też nie chcę siebie stawiać w takim świetle, że to jest stricte retro i wiesz, wyciągam muzykę sprzed. Wiesz, jakieś tam kilku dekad, bo też starałem się to nagrać w taki sposób, żeby to było, żeby to nie trąciło myszką. Ale większość zespołów rokowych, które są młode, które są świeże, raczej prezentują taki odmienny nurt. Na przykład z takich zespołów, które serdecznie polecam, które lubię, to jest Żurkowski, to jest zespół dziwna wiosna, ale są to zespoły, które. Grają innego roka. U mnie jest trochę więcej takiego pochylenia się nad klasyką, i trochę jest jednak momentami ciężej. I wydaje mi się, że czegoś takiego też, tak mówiąc, może zuchwale, trochę, ale trochę brakuje na naszym rynku, i mam nadzieję, że znajdzie to swoich odbiorców. To trzymam kciuki za to i wracając jeszcze troszkę do Nocnego Kochanka, bo mówisz, że też będziesz go kontynuował mm. i z chłopakami dalej tak, grał mówię, i w tworzył, kłamstwo no. Nie mam już czasu na to. <grym> to w takim razie o przeszłości Nocnego Kochanka. Ile jest wątków autobiograficznych w waszych tekstach? No często właśnie dostajemy pytania ile jest prawdy w tych naszych tekstach, bo my zazwyczaj mówimy, że są to historie oparte na faktach, i co oczywiście warto podkreślić na faktach autentycznych. I ile tam jest prawdy? No, nie jest na pewno tak, że jeśli śpiewamy o pigułce samogwałtu, to rzeczywiście ją zażyliśmy, bo jeszcze nie zdobyliśmy receptury i jej nie stworzyliśmy. Po prostu wywołujecie ten stan bez pigułki. Tak, a pigułka jest w domyśle. Ale no sporo jest tam historii takich bazujących przynajmniej część albo może inaczej bazujących na faktach, a są to historie, które później rozwinęliśmy i do których dopisaliśmy inne y, jakieś wątki, dopisaliśmy inne, na przykład poboczne historie, które stworzyły na przykład całą piosenkę. Pierwszy z brzegu przykład, który przychodzi mi do głowy, to jest numer pierwszego nie przepijam. Ja przychodzi mi dlatego, że y, 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 ostatnio w Krakowie y, graliśmy koncert, na który przyjechał. Ojciec Ojca Arkadiusza, czyli naszego gitarzysty, czyli Pan Jacek. Pan Jacek przeszedł ostatnio na emeryturę, więc świętowaliśmy jego odejście na emeryturę. I przypomnieliśmy sobie, że on jest właściwie autorem sloganu Pierwszego nie przepijam, czyli tytułu jednego z naszych kawałków. I gdyby nie Pan Jacek, to możliwe, że ten tekst by nie powstał. Do dzisiaj pamiętam, jak kiedyś odwiedziliśmy Ojca Arkadiusza, czyli naszego areczka, gitarzysta, nocnego kochanka, jakoś tuż przed świętami. I yy, piliśmy sobie wódeczkę i zaprosiliśmy pana Jacka do nas. Mówimy: Panie Jacku, zapraszamy tutaj do kuchni, tutaj kieliszek dla pana. Tutaj jest. Ym, czekaj, czekaj, jak my mówimy w skarżysku, bo teraz tu już się przepoja. Tak. W skarżysku się mówi przepoja, tu jest dla pana przepoja, on mówi: Ale, nie, pierwszego nie przepijam. Później się okazało, że drugiego też nie przepija, i właściwie to, że żadnego nie przepija. No ale gdyby nie pan Jacek, to ten numer, by, ten numer by nie powstał. Jest numer, o którym pewnie już wielokrotnie wspominałem w wywiadach, ale jest to jedna z moich ulubionych historii. To jest Zaplątany, gdzie rzeczywiście nasz basista Artur miał taką przygodę z dziewczyną, że jak jego ręka powędrowała w jej majtki, to się okazało, że no spotkał się tam z Czarnolasem. I zakończył randkę. Taki był niewyrozumiały. I stąd właśnie no, to była taka iskra, która. Natchnęła mnie do napisania numeru Zaplątany. Także dużo tam jest, dużo tam jest nas, dużo tam jest naszych przygód i historii, ale tak jak powiedziałem no to nie jest tak, że w stu procentach są to historie mm -hmm. o nas. No wiadomo, rozwinięte są gdzieś tam puszczone wodze fantazji, ale rozumiem, że w Izbie win na przykład byłeś stałym bywalcem. No na szczęście nie. Na szczęście zawsze mi się tak jakoś udało uniknąć, aczkolwiek zdaje sobie sprawę, że pewnie niejednokrotnie było blisko. Na szczęście rzadko chyba się zdarzało tak, żebym spożywał alkohol w Takim towarzystwie, które zupełnie byłoby mi obce i nie potrafiłoby się mną zaopiekować. Także mm. nawzajem się zawsze z chłopakami, bo zazwyczaj zespołowo yy, spożywaliśmy sobie się, pilnowaliśmy i potrafiliśmy, sobie, potrafiliśmy się zająć sobą nawzajem, że tam na szczęście nigdy nie wylądowaliśmy. Chociaż może byłoby to na swój sposób ciekawe doświadczenie, które skłoniłoby nas również do napisania jakiegoś numeru. Kurczę, może warto rzeczywiście tam wylądować. Kuba świek na przykład. Yy, Autor, myślę, że można powiedzieć jeszcze młodego pokolenia, kiedyś pisał, napisał taką książkę, i żeby fajnie wcielić się w rolę, tytuł tej książki to jest chyba, mam nadzieję, że Kuba, mam nadzieję, że nie przekręcę, Święty z Centralnego, o ile dobrze pamiętam. I żeby wcielić się dobrze w tę rolę, przez jakiś czas mieszkał na dworcu, więc może ja czy któryś z chłopaków, żeby fajnie wczuć się w tekst i w rolę, Powinniśmy wlądować na izbie wytrzeźwień. I wtedy, ile tam historii, ile tam anegdot historii, możesz zasłyszeć? Anegdot? Tak. No, to, to nie jest głupi pomysł. Tylko teraz pytanie, czy udawać nietrzeźwego? Nie, no chyba bez sensu. Lepiej po prostu zrobić to tak jak należy. Tylko na musiałbyś mieć 100%. jakiegoś dokumentalistę ze z tobą, żeby no, to on prawda. spisywał te historie, których mógłbyś zapomnieć w trakcie no, prawda, przebywania tam, nie? Kurde, pamiętam, że kiedyś zdarzało mi się tak. <śledziany> Um, że jak byłem na jakiejś imprezie, to żeby sprawdzić, um, no tak, żeby sprawdzić stan, swój stan, tylko że dopiero następnego dnia to sobie zapisywałem coś w telefonie, i później na następny dzień do tego wracałem i sprawdzałem, czy ja pamiętam, co wtedy zapisywałem, i wtedy wiedziałem, czy byłem już na tyle w Hiszpanii, czy, czy rzeczywiście jeszcze byłem w stanie myśleć. jak na przykład rano wstawałem i mówiłem sobie, Pamiętam, że coś zapisywałem. A, to było o tym. To sobie mówiłem. A, czyli nie przegiąłem, było chyba tak w normie. Ale jak wstawałem, na przykład przez przypadek się natknąłem na tę notatkę, to mówiłem. Aha. A ty już miałeś taki nawyk odruch, że odpalałeś po nie, prostu telefon? Tak, co jakiś czas mi aha. tak się zdarzało. Zdarzało hmm. też się tak, że odpalałem sobie telefon i na przykład się z kumplami nagrywaliśmy, żeby wiedzieć, czy na następny dzień to jest po pierwsze śmieszne, a po drugie, czy rzeczywiście będziemy w ogóle to pamiętać na, na następny dzień? A to takie. I co było w notatkach, przychody. których nie pamiętałeś? Kurde, nie, no ciężko mi sobie przypomnieć, ale ja chyba zapisywałem jakieś, albo jakieś pomysły, które przyszły mi do głowy, albo mhm. sytuacja, która na przykład miała miejsce i która wtedy mnie rozbawiła. I na następny dzień sprawdzałem, czy ona rzeczywiście jest śmieszna, i po prostu, czy ją pamiętałem. Mhm. Nie pamiętam konkretów jakichś, ale mniej więcej tak to wyglądało. Spoko. Chciałbym zahaczyć jeszcze od wątek Twojego nauczycielstwa i bycia nauczycielem przez ile? Pięć lat angielskiego w szkole, wychowawczej Tak, W szkole państwowej w przez pięć lat uczyłem, a wcześniej jeszcze świeżo po studiach przez rok uczyłem w szkole prywatnej. E, stary, o czym się rozmawia w pokoju nauczycielskim? No to wiesz, zależy z jakimi nauczycielami rozmawiasz, zależy też sam, jakim jesteś człowiekiem, ale ja akurat miałem tę przyjemność, że współpracowałem naprawdę z super kadrą nauczycielską i wśród nich miałem bardzo wielu znajomych, bardzo wielu, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, przyjaciół. I tak naprawdę rozmawialiśmy, wiesz, no, o wszystkim. Rozmawialiśmy też o tym, o czym rozmawiałem też z chłopakami, na przykład z nocnego kochanka przy szklaneczce. Zresztą z nauczycielami też zdarzało się oczywiście spotykać przy szklaneczce, i są to do dzisiaj fajne wspomnienia i są to takie czasy, które, no. Które, do których teraz wracam trochę z takim rozrzewnieniem i nawet momentami z łezką w oku, bo poznałem tam multum fajnych ludzi i przede wszystkim było to dla mnie ciekawe doświadczenie no, przez sam... Fakt, że byłem po prostu od drugiej strony, w sensie, że byłem nauczycielem, że przez tyle lat byłem uczniem, a teraz wreszcie mogłem sam zobaczyć, jak to wygląda od, tej, od zaplecza, od kuchni i sam mogłem prowadzić zajęcia, sam mogłem prowadzić spotkania z rodzicami, zebrania, sam byłem wychowawcą, także no, to takie niecodzienne doświadczenie i tak naprawdę, no, trochę szkoda było mi stamtąd odchodzić, ale no, nie byłem w stanie już łączyć i nauczycielstw, nauczycielstwa z, z koncertowaniem no i tak naprawdę też w pewnym momencie tak naprawdę no, jeśli chodzi o już kwestie takie finansowe to nie było mi to już właściwie potrzebne a byłoby te, było też to dla mnie no nie oszukujmy się swojego rodzaju utrudnieniem bo gdy naprawdę dużo koncertowaliśmy z Nocnym Kochankiem i musiałem to łączyć z nauczycielstwem, to ja byłem mocno już przepracowany i przemęczony. Także, no, już w, chyba w, to był ostatni dzwonek, żeby zrezygnować, właśnie w 2017 roku, w czerwcu, yy z, z tej pracy, bo z każdym kolejnym, właściwie miesiącem, byłoby coraz trudniej i co, coraz gorzej. No, po prostu no byłem już, już mocno, myślę, że tym przemęczony, tak z, zwyczajnie fizycznie. No stary, ty prosto z koncertu jeździłeś do szkoły na ósmą rano no, na lekcję. No tak. Nie? Nawet tak opowiadałeś było. taką anegdotę o samolocie z Zielonej Góry. Z babimostu swoją drogą ja jestem z Zielonej Góry. Wow. <laughs> Więc wiem, gdzie jest ten babimost. I no. to jest kawałek. I to jest kawałek, tak, a wiesz, ja myślałem, że ja wsiądę w ten samolot. W sensie do, skończę koncert, miasta, zdrzemnę no. się i podjadę no, tam te parę kilometrów czy paręnaście i polecę do Warszawy. A tu, wiesz, samą tę drogę trzeba było pokonywać tak, tam 40, minut. 30, 30 kilometrów, nie pamiętam ile tam jest, ale z pół godzinki do 40 tak. minut się jedzie. No, ale, ale tak się zdarzyło, że tak, no. musiałem wracać samolotem nawet kiedyś, bo graliśmy w niedzielę. A Zielona Góra niestety nie leży tuż pod Warszawą. No nie, 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 nie. to już przy, przy tych Niemcach, nie? <laughs> 450 Fyduć, km tak. tam jest. No dobra, ale to jak nie wiem, jaki byłeś na przykład na wywiadówkach? Miałeś jakieś spiny z, z rodzicami, wiesz, jak to wyglądało? Nie, spiny chyba nie rzadko się zdarzały, bo. Nie bronili bombelków swoich? No, zdarzały się też takie sytuacje, oczywiście, że rodzice. No w większości przypadków, wiesz, stawiają swoje dziecko na pierwszym miejscu i często im się wydaje, że ich dzieci są świętsze od papieża. Pod warunkiem, że papież jest święty, ale um, chyba widząc moje podejście, moje nastawienie, um, um, zdawali sobie sprawę, z kim też mają do czynienia i wiedzieli, że raczej nie jestem takim, wiesz, typem formalisty i typem gościa, który um, typowo jest z góry nastawiony, nie wiem, negatywnie. Ja zawsze próbowałem być wyrozumiały i w stosunku do uczniów, i w stosunku do rodziców. Nie wydaje mi się, żebym był jakoś niesamowicie surowy. Dawałem uczniom multum swobody i tak naprawdę chyba mogę śmiało powiedzieć, że dawałem też tę swobodę rodzicom i oni byli tego świadomi, i nie wiem, w 99% przypadków raczej było tak, że to oni się tłumaczyli przede mną. Wiesz, za swoje dzieciaki. Myślę, że teraz mogę opowiedzieć na przykład o takiej historii, która miała miejsce. No już nie pamiętam, w którym roku, ale właściwie nie jest to istotne. Pojechaliśmy na wycieczkę klasową, i tak się złożyło, że przyłapałem chłopaków na wycieczce klasowej na spożywaniu. I to nie była jedna butelka browarów, browaru, tylko tego naprawdę było, było całkiem sporo. I zrobiłem im tam wtedy solidną pogadankę, i żeby nie robić im podgórkę, to ja później zorganizowałem takie spotkanie tylko dla chłopaków z mojej klasy, bo ja miałem klasę, która była złożona w większości z chłopaków, i to no, oni byli tam prowadyrami tego, tego spożywania. Zorganizowałem spotkanie dla nich, ale z rodzicami. I stwierdziłem, że nie będę w to mieszał dyrekcji. Stwierdziłem, że załatwię to na własną rękę, tak, żeby nie robić problemu rodzicom, dyrekcji, tym uczniom i sobie. I tak naprawdę stwierdziłem, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Tak, jestem ciekaw, czy dyrekcja wiedziała o tym i była na tyle wyrozumiała i domyśliła się, co robię. Nie wiem, nie wiem o tym do dzisiaj. Natomiast zorganizowałem takie spotkanie i jestem właściwie do dzisiaj. Bardzo dumny z tego, jak udało mi się to wtedy rozwiązać, bo i rodzice, i uczniowie naprawdę zachowali się wtedy super. Wyciągnęli, wyciągnęli z tego wnioski i uważam, że bardzo dużo dało im to do myślenia i jeszcze bardziej wzmocniło taką więź między mną, uczniami, rodzicami. No później serdecznie mnie za to przeprosili. Nawet do dzisiaj pamiętam, jak ja chłopaków wtedy. Jak zwróciłem uwagę, znaczy zwróciłem uwagę, jak konkretnie ich za to po prostu opieprzyłem na, na, tej, na tej wycieczce, i oni siedzieli w swoim domku. Ja wyszedłem na zewnątrz i rozmawiałem z moim kumplem Tomkiem, nauczycielem matematyki, o tym, co można zrobić i jak to można, jak, jak można ten problem załagodzić rozwiązać. I słyszałem, jak oni rozmawiali, ja odszedłem gdzieś tam dalej od tego domku, a oni między sobą rozmawiali i wręcz to zakrawało o taki płacz. I pamiętam, jak jeden z nich um, mówił, pan Sokołowski, on jest przecież dla nas taki wyrozumiały zawsze i zawsze trzyma naszą stronę. Jak my mu mogliśmy to zrobić? I widziałem, że to było autentyczne, to wiesz, to nie było jakieś tam udawane i robione, wiesz, pode mnie, że patrzyli przez okno i pewnie podsłuchuje i zobaczymy, może to załagodzi problem, tylko... No, zdali sobie sprawę z tego, że zrobili głupotę, no ale tak jak powiedziałem, rozwiązaliśmy tę sytuację uważam, że w najlepszy z możliwych sposobów i no, wydaje mi się, że, że są za to mi wdzięczni i oni, i rodzice do dzisiaj. A ja też cieszę się z tego, że, że w ten sposób to, to po prostu rozwiązaliśmy. Właśnie się zastanawiam, że to musiało być trudne dla ciebie utrzymanie dyscypliny, bo raz, że młody gość, dwa, że heavy metalowiec. Chodziłeś tak ubrany do szkoły też. Wiesz to Starałem się. Miałeś koszulkę polo? Starałem się zakładać koszulę, żeby być trochę bardziej eleganckim i żeby trochę dodać sobie takiej, wiesz, powagi. Też wyszedłem z założenia takiego, o którym tu mówisz, że a pewnie nie będą mnie do końca traktować serio, bo jestem młodym gościem, który raczej nie, nie stroni od, od imprezowania, no i który raczej słynie z tego, że no, właśnie w drugą stronę, że, że raczej jak wyjeżdża na weekend, to. no Jest grubo. <grym> odpina wrotki, jak to się mówi. Aha. Aczkolwiek ostatnio się z chłopakami zaczęliśmy zastanawiać, dlaczego się mówi odpinać wrotki. Tak naprawdę powinno się powiedzieć no, zakładam wrotki. <grym> zakładam wrotki i jadę. Y Także miałem podobne podejście do tego, o którym Ty mówisz. Czyli wychodziłem z założenia, że nie, to ten imprezowicz, ee, to tam pewnie luz. Ale zauważyłem z każdym kolejnym miesiącem pracy w szkole, że to chyba była tak naprawdę moja karta przetargowa i trochę taki żelazny list, bo e, przez to, że oni wiedzieli, że jestem bardziej wyluzowany, to też bardziej. Byli w stanie się na przykład przede mną otworzyć i mi o czymś opowiedzieć. Przez to, że łapaliśmy jakiś kontakt, to im trochę chyba było głupio, przynajmniej w większości przypadków, zrobić coś, po prostu zrobić im podgórkę. Kolejna sprawa to taka, że widziałem, że jeśli oni mieli do czynienia ze starszymi nauczycielami, to wiedzieli, że ci nauczyciele czasem nie nadążają za nimi, nie nadążają za trendami, za ich językiem, za ich zainteresowaniami, więc trochę ich traktowali tak, że są starsi, oni w ogóle nie czają o co chodzi. A ze mną właściwie nawet momentami ja byłem w stanie ich zagiąć, bo ja dosyć mocno siedziałem w mediach społecznościowych. Byłem też właściwie y, też zawsze dla nich otwarty, więc jak oni mi o czymś powiedzieli, więc ewentualnie jeśli o czymś nie wiedziałem, to gdzieś tam nadganiałem, ale zdarzało się też tak, że byłem w stanie ich tam czymś powiedzmy zagiąć, albo było tak, że im się wydawało, że ja mogę już czegoś nie czaić, bo już jestem trochę starszy od nich, a się okazało, że ja byłem w temacie bardzo dobrze rozeznany. Na przykład pamiętam taką historię, któryś z chłopaków... Y, Powiedział kiedyś coś takiego. Ja, ja im powiedziałem, żeby przygotowali na następne zajęcia wypracowania o jakiejś postaci, którą podziwiają. A któryś tam jeden. A mogę napisać o Saszy Grey? No, nie, tak mówię. Mówię, no ale mówię, już nie pana imienia, ale mówię, no tam nie wiem, niech będzie Kamil, mówię. Kamil, no proszę bardzo, a mówię, ale powiedz mi, by przy, tak przy, przybliż tylko, co to za postać. No, a pamiętam, Wiktor. Wiktor to mówił tak. No, wie pan, no co taka aktorka. Ja mówię, no to aktorka, bardzo dobrze, proszę, przygotuj wypracowanie. No, ale to taka, wie pan. Ja mówię, no nie, nie, nie wiem, nie wiem. wiem. Udaje, że nie wiem. No, z takich filmów trochę tego, i innych, ja wiem co, ale bardziej z przyrodniczych, może jakiś. jakichś. Mówię, dobrze, Wiktor, to przygotuj na następne zajęcia. No i co, minął tydzień. A on mnie przyniósł tego wypracowania. Mówię, no ale Wiktor, no umawialiśmy się. Miałeś napisać o Saszy grej. No, ale wie Także, no chcieli, wiesz, tak przycwaniaczyć, chcieli być tacy, wiesz, haj do przodu, a im się no, niestety nie, nie zawsze to um, udawało. W ogóle mnie się tak teraz, znaczy wtedy właściwie już dochodziłem do wniosku, że ja ich odbierałem już jako, takich ludzi trochę bardziej dojrzałych emocjonalnie, a niestety nie zawsze tak było. Ja ich odbierałem jako osoby już takie bardziej świadome, które często czają abstrakcyjny żart, a się nie zawsze to sprawdzało. I bywały takie sytuacje, że ja na przykład ich wkręcałem, opowiadałem jakiś żart i liczyłem na to, że oni od razu to załapią, jakoś to spuentują albo zripostują, a to się okazało, że nie za bardzo czaili o co chodzi. I wcale nie mówię tu o typowych sucharach, bo takie oczywiście też się zdarzało i z takich akurat byli zachwyceni. Ale bardziej chodziło o mnie takie, wiesz, żarty bardziej, um, które wymagały jakiegoś takiego y, tła kulturowego albo jakiegoś y, obycia, doświadczenia i później się okazało, że, że nie, za, nie za bardzo oni. Jakieś zrozumienie kontekstu, tak, tak. tak Jakiś tak. sarkazm, ironię, coś takiego. tak Także reasumując, y, wydaje mi się, że. To, że właśnie byłem młodszy, to, że byłem bardziej luźny, imprezowy, to właściwie wpłynęło tylko na, na korzyść i to sprawiło, że miałem z nimi lepszą styczność, lepszy kontakt i, yy, i tak naprawdę chyba mogłem liczyć na ich lepsze zachowanie w stosunku do mnie. Czyli nie miałeś problemu z dyscyplinowaniem ich? Tak, żeby no cię wiesz, słuchali, to jest, żeby cię się sprzecipiali? wszystko jest taki czas, tak, tak, gdzie i tak jest ciężko, ale... Hmm. Uważam, że całkiem nieźle sobie całkiem nieźle sobie z nimi radziłem. Oczywiście, wiesz, no, zdarzały się też takie osoby, które, z którymi w ogóle nie wiesz, nie było żadnego pola do wiesz, konwersacji, i które ogólnie wychodziły z założenia, że nauczyciel to jest po prostu wróg i koniec. Pomimo tego, że wiesz, byłem wyrozumiały i naprawdę, no, nikomu nigdy nie robiłem, wiesz, pod górkę i zawsze starałem się wychodzić im naprzeciw, ale. No w pewnym momencie stwierdziłem, że jeśli ktoś ze mną się nie chce dogadać, to jest po prostu idiotą, a no, no ciężko mi już wtedy dyskutować z taką osobą. Mm, i, i, no, no i z taką osobą już, no tutaj był koniec dialogu właściwie mhm. i, i, i zdarzały się takie przypadki. na szczęście takich przypadków myślę, że w ciągu tych wszystkich lat, kiedy tam uczyłem, mógłbym wyliczyć kilka. Mhm. I, I co wtedy robiłeś? Bicie no, po łapach tam linijką. Nie no, wiesz, no oficjalnie nie mogłem tego robić. Nie no, ale czasem naprawdę było, tam, naprawdę było ciężko. Mhm. Na szczęście zdarzyło się kilka takich sytuacji w przypadku tych właśnie ciężkich y, uczniów, że y, udało się jakoś znaleźć wspólny język. Y, ty oczywiście pytałeś o te skrajne przypadki, gdzie się już zupełnie mhm. nie dało. Nie pamiętam, jak już sobie wtedy radziłem, ale... Y, y, no nie wiem, ciężko mi teraz sobie no, przypomnieć kon kon konkretne przypadki. No ale wiem, że rzeczywiście, że, że było ciężko. Wiesz, wchodząc na takie zajęcia, wiesz, większość klasy jest ok, w porządku. Może, mogą być nawet wiesz, ciężkie przypadki, ale jesteś się z nimi dogadać, ale jest taki jeden typ, który psuje ci całe zajęcia. No i wiesz, wypadek go wyciągnąć z klasy, i... no ale wiadomo, że to nie jest rozwiązanie, niestety. Mm -hmm. Wiesz, tutaj lepszym rozwiązaniem jest rozmowa. Tylko, że co jeśli ta rozmowa też nie działa? To jest taki problem bardziej złożony, bo tak naprawdę ja zawsze sobie mówiłem: Kurde, przecież taki typ powinien od razu, nie wiem, wylecieć na przykład z klasy przynajmniej. Jeśli nie z klasy, to ze szkoły. Okazało się, że to wcale tak łatwo nie działa i że to. Nie wiem, no tak jak powiedziałem, to Z jakiegoś chyba... powodu też taki jest i coś pewnie odreagowuje, albo tak, ma takie doświadczenie. To, to też się pewnie zdarza i trzeba pewnie rozmów z psychologiem i tak mm. dalej. Natomiast, no wiesz, no, ja nie jestem psychologiem i teraz co, mm. no mam go wysyłać co lekcję do psychologa? No nie, on musi być na lekcji i na lekcji musi rozmawiać. Między lekcjami, powiedzmy, może być u psychologa albo poza lekcjami, ale jednak w międzyczasie on cały czas musi być na tych zajęciach i psuje teraz zajęcia mi, sobie i całej reszcie klasy. Ja się nie będę może wypowiadał, bo ja nie jestem specjalistą, mm. nie jestem psychologiem, ale no rzeczywiście no jest to nie, nie lada problem, który, który ciężko rozwiązać. I na przykład takie przeniesienie, o którym mnie się wydawało, że jest takim rozwiązaniem, no wiesz, pierwszym z brzegu, które przychodzi do głowy, no to niestety no to jest rozwiązanie pewnie krótkotrwałe. Może czegoś nauczy takiego dzieciaka, ale może zupełnie to też... Przerzucanie tak skrót, gorącego kartofla, tak, bo ty się z jednej problemu, klasy, ktoś innego ma, no, no. Tak ale już wracając też do tych uczniów powiedzmy trudniejszych z którymi też trzeba było sobie jakoś radzić to no tak, tak naprawdę to każdy uczeń jest indywidualistą i do każdego trzeba podchodzić właśnie w indywidualny sposób i to się często sprawdzało w przypadku też tych trudnych uczniów bo gdy ich na przykład zostawiałem po zajęciach i rozmawiałem z nimi oko w oko to później się okazało, że to jest zupełnie inny gość niż Niż, wiesz, ta, niż ta osoba, którą można powiedzieć, kreuje, niż, niż ta postać, którą kreuje przy klasie. Hmm. Bo się okazało, że to jest trochę, wiesz, taka... często to były maski, albo przynajmniej w pewnym stopniu maski, a gdy dochodziło do takiego spotkania już jeden na jeden, się okazało, że można było z tymi osobami, wiesz, normalnie porozmawiać, i, i, i to też polecam większości nauczycieli, żeby próbowali do nich. Dotrzeć, jakkolwiek ciężko by się wydawało, że jest to zrobić podczas zajęć. No ja miałem co najmniej kilka takich sytuacji, gdzie po takiej rozmowie szczerej, otwartej, bezpośredniej, poza lekcjami udawało się dojść do jakiegoś porozumienia i później rzeczywiście te osoby no, po prostu nie, nie stwarzały już problemów. Wow, wow, to stary szacun i gratulacje, bo to mi się właściwe podejście do takiej czekat. No, ale to wiesz, to jest, to tak się wiesz, mówię bardzo ogólnikowo, ale. Mhm. Ym, no to były sytuacje takie. Wiesz, cze, cze, często musiałem naginać taki wizerunek nauczyciela, takiego hmm, autorytetu stereotypowego. Mhm. Może nawet nie autorytetu, bo może w tym momencie też byłem dla nich znaczy, jakimś autorytetem, Z tym większym. Się, nie? Mam nadzieję, natomiast musiałem naginać trochę, wiesz, takie e, zasady takiego nauczycielskiego savoir vivru. nawet. Zdarzyła się na przykład taka sytuacja, że m, zaprosiłem dwóch chłopaków po zajęciach, e, z którymi e, miałem ciężko podczas zajęć. Przeklinali na przykład podczas zajęć. No i, no wiesz, co im zwrócić uwagę? Nie przeklinaj. O, tak nie wolno. No, wiesz, tak do nich nie dotrzesz. Pamiętam, że zostawiłem ich po zajęciach. Zostali we dwóch. Ja mówię, już nikogo nie było w sali. Ja mówię, no i co wy odpierdalacie? No oni już tak patrzą, już taka trochę dezorientacja. Ja mówię, no co wy kurwa myślicie? Że tylko wy przeklinacie? Chłopaki, no do chuja, no każdy przeklina, tylko widzicie, jest taka różnica, że ja na przykład na zajęciach nie przeklinam. Teraz przeklinam, bo jest, są takie warunki, że z wami rozmawiam. To jest może bardziej ważny język, żeby się do was dostosować. No ale mówię, po to człowiek ma mózg i po to włącza sobie myślenie. Żeby wiedział kiedy takich słów używać, a kiedy nie. A na zajęciach, no chyba zdajecie sobie z tego sprawę, że to nie jest fajne, żeby używać takiego języka. I wiecie, że przegieliście pałeś, że tak się nie robi. No tak. No i tak od słowa do słowa powiedziałem, że, yy, że no oni sobie najlepiej z angielskim nie radzą, i przecież zdają sobie sprawę z tego, że jak ja będę złośliwy, to chociażby za to ich zachowanie jestem w stanie ich oblać. Że oficjalnie nie mogę tego zrobić, ale jeśli oni się tak będą zachowywać, to też mogę być złośliwy. I niestety zostaną w tej klasie. No tak, no ma pan rację. Przepraszamy. Jak ja już to przepraszamy, to mówię, kurde, no jestem w domu. I później miałem z nimi. No wiadomo, że to, to akurat chłopaki byli tacy, którzy. No, raczej słynęli z tego, że, że byli takimi cięższymi przypadkami, ale później mi się dali, dali poznać jako tacy goście, z którymi czasem mogłem mi na przerwie pogadać i czasem byli w stanie nawet coś na tych zajęciach cokolwiek zrobić, żeby chociaż wyciągnąć na ten dwójkę na koniec roku. Gdybym z nimi nie odbył tej rozmowy, to albo by rzeczywiście niczego w ogóle nie byli w stanie później przygotować, bo nie, chciało, nie chciałoby im się zupełnie byli, byli, Mieliby na mnie, wiesz, wywalone i zupełnie nic by nie wyszło z, z tego ich cyklu edukacji. A tak to mam wrażenie, że chociaż trochę, yy, wiesz, coś tam wyciągnęli z tego angielskiego, i trochę też wyciągnęli, jeśli chodzi o takie, wiesz, relacje nauczyciel-uczeń. Hmm. Piękna postawa, stary. Naprawdę. Jestem pod, pod wielkim <noise> wrażeniem, i chciałbym, żeby każdy nauczyciel miał w sobie tyle energii i cierpliwości i mu się tak chciało jak tobie, chociaż myślę, że w tych pieniądzach, stary, to. To jest bardzo jednak ciężkie. No to, jest, jest, to, jest kolejny, to jest kolejny problem, tak. z którym niestety muszą się mierzyć nauczyciele. Mnie się kiedyś oberwało też po głowie za to, bo powiedziałem w jakimś wywiadzie, że nauczyciel, który zarabia w tamtych czasach, to było coś powiedzmy tam rzędu 2,5 tysiąca złotych. To jak taki nauczyciel ma sobie zapewnić przyszłość, żeby na przykład kupić mieszkanie i spłacać kredyt? gdzie tak naprawdę żyje z miesiąca na miesiąc i jeśli nie zapewni sobie jakichś dodatkowych, na przykład korepetycji czy dodatkowego zajęcia, no to będzie mu tak naprawdę ciężko związać koniec z końcem. I zaraz się później pojawiły komentarze w stylu, o to 2,5 tysiąca, to teraz nagle o tak mało dla niego. I ja mówię, no kurde, no sorry, ale no jest naprawdę ciężko takiemu nauczycielowi, który tyle zarabia, no, no nie wiem, no nawet z, myślę, że śmiało można powiedzieć związać koniec z końcem. Jak ma taki nauczyciel myśleć o, o przyszłości i zdobywa kolejne stopnie tego, no jak to się nazywa, stopnie awansu zawodowego. Ale z każdym tym stopniem dostaje na przykład miesięcznie tam nie wiem kilkaset złotych więcej. No i jak też taki, taki uczeń ma spojrzeć na tego nauczyciela i Wiadomo, że człowiek raczej operuje takimi skrótami myślowymi. Jeśli widzi, że nauczyciel przyjeżdża do szkoły, nie wiem, kurde, starym rowerem, a jego ojciec przyjeżdża do domu, nie wiem, wypasionym Audi? No to pomyśli sobie, no ten nauczyciel on mnie uczy, a on nawet nie ma hajsu na samochód, jakiś normalny, porządny, nie tylko. No to co ja wiem, skoro on się tak uczył taki mądry, to po co ja mam się uczyć? Jak ja tego. Tą nauką, widocznie, nawet nie osiągnę. No to jest wiesz, skrót myślowy, ale no działa to też, nie? Hmm. Na, na, na dzieciaki, na młodzież. I gdyby ci nauczyciele zarabiali chociaż trochę lepiej, to wydaje mi się, że też poprawiłby się ich, taki wiesz, wizerunek w, w oczach tych dzieci. Brzmi to tak. Może trochę prosto, trochę infantylnie, ale uważam, że to działa. Mm -hmm. Na pewno, na pewno. I raz, że wizerunek, dwa, że samopoczucie i jakaś motywacja pewnie do, do wykonywania tego jednak szlachetnego zawodu. Ale to a propos wizerunku. Czy w związku z twoją nową płytą solową poprawił się twój wizerunek w oczach twoich rodziców? Trzeba by ich zapytać, ale no właśnie tak zawsze się zastanawiałem jak oni to odbierają tak na serio. To znaczy, ja wiem, że mnie mocno wspierają, mi kibicują i wiedzą, jaka jest konwencja nocnego kochanka. No, znają mnie, jakby nie patrzeć, od urodzenia i też wiedzą, że te teksty nie wzięły się znikąd. Jednakże no, zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli na przykład mają zaprezentować twórczość swojego syna swoim znajomym czy, czy sąsiadom, sąsiadom, to. No, właśnie, jak wiesz, jak to jest odbierane przez tę drugą stronę i jak oni się wtedy czują? Bo no, trzeba też mieć i dystans do siebie, i jakąś taką świadomość, hmm, powiedzmy, nie wiem, no, chociażby muzyczną. Bo jeśli ktoś sobie zdaje sprawę, jak wyglądają takie standardy muzyki metalowej, jak wygląda stereotyp metalowca, to słuchając tych naszych numerów no pewnie zdaję sobie sprawę, dlaczego ten żart tak wygląda i co tu może być śmiesznego. No inaczej to wygląda w przypadku osoby, która na przykład nigdy nie słuchała takiej muzyki nagle... Smoki, gołe baby? No ale o co chodzi? Dlaczego? Nie? Skąd w ogóle sam taki tytuł? Skąd takie teksty? Skąd taki pomysł? Ale z drugiej strony, jak widzę się z moimi rodzicami, jak z nimi rozmawiam, to właściwie... Nigdy nie zdarzyło się, żeby otrzymali od kogoś jakiś komentarz, no nie wiem, dwuznaczny, czy właśnie taki karcący w stylu oj ten wasz syn, to są w ogóle robi, co to jest, nie? Raczej jest, raczej zawsze te opinie są, czy raczej, nawet bez raczej, te opinie są zawsze pozytywne. No tam widzieliśmy tam Krzysia w telewizji, albo słyszeliśmy jego wywiad, widzieliśmy, nie wiem, recenzję w gazecie i tak dalej. Tylko się tak zastanawiam, czy jest to taka opinia stworzona, wiesz, na, na podstawie pobieżnych informacji, czy rzeczywiście ktoś się zagłębia i słucha tego, i czyta te, te teksty i, i, i to po prostu bardziej wnika. W przypadku akurat mojej tej solowej płyty, no będzie o tyle łatwiej, że to jest po prostu na serio. I tutaj nie trzeba właściwie nawet znać żadnego kontekstu, tylko po prostu odpalasz sobie muzykę i tekst i albo cię ci to podoba, albo nie. Także no na pewno będzie w tym przypadku łatwiej moim rodzicom się tym jakoś tam po, po, pochwalić. No, ale babcia dziadek, albo jakaś starsza ciocia, czy wąsaty wuj słuchali twoich tekstów? No, tak. tak, zdarzało się. W ogóle jeśli chodzi. O, e, o mojego wujka na przykład, to. Pamiętam, że jeszcze zanim powstał Nocny Kochanek igraliśmy yy, graliśmy, tak wiesz, na serio, to on wtedy posłuchał naszych kawałków. Ja chyba nawet coś tam mu grałem na jakiejś imprezie rodzinnej. No i to były, wiesz, takie numery yy, stricte na serio. I grałem mu kawałki jeszcze z dawnych lat z polskimi tekstami. I on tak tego posłuchał i mówi: Ale, Krzysiu, to jest tak wszystko na poważnie. A nie można tego tak zrobić jakoś. Nie wiem, z większym luzem, jakoś tak, nie wiem, no na przykład nie wiem skąd się wziąłem, chyba się począłem. I ja dopiero sobie uzmysłowiłem po latach, że ja już wtedy, a wtedy miałem, nie wiem, może za 20 lat, tylko jak on wtedy mi o tym powiedział, to ja to potraktowałem jakie ja takie, nie, no stary, o czym ty w ogóle mówisz? To jest, kurde, heavy metal, posłuchaj, to musi być na serio. I ja dopiero wtedy, wracając myślami do tej sytuacji po latach, sobie uzmysłowiłem, że kurde ten mój wujek już wtedy dał mi właściwie już bilet do nocnego kochanka. Ja wtedy mogłem rozwinąć ten pomysł i już wtedy mogliśmy pisać, wiesz, pierwsze teksty nocnego kochanka. Jeśli chodzi o, o podejście do samego właśnie już stricte nocnego kochanka, to pamiętam opinię mojej cioci, że właśnie jak tak posłuchała, to mówi, kurde, no spoko to muzycznie, ale dlaczego te teksty takie? No czy trzeba aż tak pisać, tak tam czasem tak wulgarnie i wydaje mi się, że dopiero, wiesz, z biegiem czasu gdzieś się zaczęła rozumieć, że to jest taka konwencja, że to jest taka forma żartu i, i chyba to, mam nadzieję, zaakceptowała. Na przykład basista Artur kiedyś włączył jeden z naszych numerów swojej sąsiadce, którą myślę, że śmiało może uznać za taką, wiesz, przyszywaną ciocię. I włączył jej numer zaplątany, o którym zresztą dzisiaj rozmawialiśmy. No i jest to no nie zwracając uwagi na, y, tekst. na tekst, to jest to taka nożewna ballada. I on włączył jej tę balladę i ona tak się zasłuchuje. Kawałek już przeleci, przeleciał w dwóch trzecich. I ona tak, piękna melodia, piękna. I Artur mówi tak, no, ale ten tekst, nie? I wiesz, nawet w pierwszej chwili wiesz to do niej nie dotarło, nie dotarło. Tak naprawdę o czym jest ten kawałek. Także jestem też ciekaw czy wszyscy, którzy mają styczność z Nocnym Kochankiem zderzają się z tymi tekstami w takiej zasadzie, że wiesz to jest taki po, pociąg takiego wiesz niezrozumiałego żartu albo taka konsternacja, że ja, jak to, ale on to naprawdę zaśpiewał. Czy często też może jest tak, że ktoś tego słucha i wiesz nie zwraca uwagi na teksty, i dopiero po przesłuchaniu. To chyba nie było na serio. No ciekaw jestem. To chyba, wiesz, dużo zależy od, od osoby. Uh -huh. I od odbiorcy, tak. Czy znaczy na odbiorcy, tak, tak, tak. A tu wuja zachwycony rozumiem w takim razie. Teraz... Kurczę, nie wiem właśnie jak teraz, bo nie gadałem z nim jakoś nigdy na temat Nocnego Kochanka. Jestem ciekaw, czy, czy on w ogóle jakoś dogłębnie słuchał, bo on nigdy nie hmm. słuchał też stricte muzyki metalowej. Okay. Także nie wiem, czy do niego przemawiał, ale podejrzewam, że jeśli chodzi o y, tę szatę tekstową, to <laughs> Bardziej w jego klimacie. kontentowany. <laughs> Krzysiu, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś. No dziękuję i trzymam kciuki za, za twój solowy projekt. tak dziewię dziewiętnastego 19 stycznia. stycznia, tak jak ja. Płyta już w preorderze śmiga, można zamawiać. Mhm. Płyta będzie wysyła na 15 stycznia. Wspaniale. No to słuchajcie, kupujcie, słuchajcie, klikajcie, oglądajcie teledyski na YouTubie. No i wpadajcie na koncerty, bo rozumiem, że przed Tobą co? Trasa koncertowa i Nocnego Kochanka, i Sokołowskiego. Yy, tak, tak. Najpierw będzie ta moja Sokołowska trasa, którą rozpocznę koncertem w Łodzi, kurde, mam nadzieję, że nie przekręcę, ale 3 lutego. Yy, trasa obejmie 11 koncertów. Oczywiście wszelkie niezbędne informacje na moich mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Możliwe, że na Nocnym Kochanku również coś tam się pojawi. Okej, okay, to trzymam kciuki i powodzenia, stary. Dzięki bardzo. Dzięki za Waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotifyu, Apple Podcasts i wielu innych platformach.